Jeszcze pół wieku temu wieś Darowne, leżąca na terenie lokalnej grupy działania Owocowy Szlak, była zagłębiem plecionkarstwa. W każdym domu powstawały kosze, kapelusze czy ozdoby z rogożyny, które sprzedawano w Polsce i za granicą. Dziś już tylko nieliczni mieszkańcy tej wsi kultywują tradycję. Prawdziwą mistrzynią jest pani Helena. W jej rękach rogożyna zamienia się w piękne i funkcjonalne przedmioty, zarówno w dawnych, jak i nowych formach. Wiklina, tuż obok rogożyny, jest ściśle zakorzeniona w tradycji naszego regionu. Wyplataniem z wikliny zajmowali się w przeszłości mieszkańcy nadwiślańskich gmin, w tym gminy Wilków. Dziś można jeszcze spotkać pasjonatów, którzy nie pozwalają, aby tradycja odeszła w niepamięć. Zdobywają wiedzę związaną z przygotowaniem wikliny i rogożyny do wyplatania, rozwijają swoje umiejętności związane z plecionkarstwem, a następnie uczą młodsze pokolenia. Obszar działania lokalnej grupy działania Owocowy Szlak obfituje w produkty, z których powstają regionalne potrawy. Od wielu pokoleń pierogi z bobem, albo raczej z bobrem, jak nazywają je lokalni mieszkańcy, są tradycyjną potrawą w gminie Karczmiska. Od ich nazwy karczmiacy nazywani są bobrami. Ciężko przejść obojętnie obok tych nietypowych pierogów z farszem z bobu, ziemniaków i smażonej cebulki okraszonych tłuszczem ze skwarkami. Józefów nad Wisłą od wielu lat identyfikowany jest z sadownictwem. To tu rosną aromatyczne jabłka zwane józefowskimi. Swój unikalny smak zawdzięczają wapiennemu podłożu, które dłużej utrzymuje wilgoć. Jabłka w połączeniu z kruchym ciastem i szczyptą cynamonu nadają szarlotce niepowtarzalny smak i aromat. Charakterystycznym elementem szarlotki z Józefowa jest krateczka zrobiona z paseczków ciasta. W naszym regionie słynne są również uprawy malin. Doskonałe warunki glebowe oraz klimatyczne sprawiają, że krzewy rodzą tu dorodne i aromatyczne owoce. Maliny mogą być słodką przekąską lub dodatkiem do deserów. Pachnące pomidory.
pączki wypełnione pyszną konfiturą z malin, posypane cukrem pudrem, rozpływają się w ustach. Okolice Opola Lubelskiego, Chodla i Poniatowej znane są z hodowli ryb, zwłaszcza karpia i pstrąga. Potrawy rybne królują więc na regionalnych stołach. Okoliczni hodowcy wiedzą, że smak ryby w dużej mierze zależy od tego, w jakich warunkach była ona hodowana. Dbają więc o jakość i przekazują tradycje hodowlane z pokolenia na pokolenie. Ryby przyrządzane są tu na wiele sposobów. Grillowane, smażone, zapiekane z owocami, podawane z grzybami lub warzywami uprawianymi w tym regionie. Wyjątkowym dodatkiem jest na przykład szparaga. Obszar lokalnej grupy działania Owocowy Szlak to region, w którym przenika się wiele tradycyjnych smaków. Regionalne produkty takie jak masło śmietankowe, ser biały klinek, miody z tutejszych pasiek czy soki ze świeżych owoców przyciągają miłośników dobrej i zdrowej kuchni. Prawdziwym specjałem jest cebularz lubelski, szynka z karpia, kaczka grądzińska oraz wino z lokalnej winnicy. Plecionkarstwo jest jedną z najstarszych dziedzin twórczości ludowej. Na obszarze działalności Stowarzyszenia Hrubieszowskiego Lepsze Jutro, lokalna grupa działania, od wieków trudniono się wyplataniem przedmiotów z wikliny. Przedmioty te miały zastosowanie w gospodarstwie domowym, w transporcie, w budownictwie oraz w stroju. Wyplataniu sprzyjały lokalne warunki geograficzne. Nizinne tereny obfitujące w różne gatunki wiklin dostarczały twórcom potrzebne surowce. Dziś staramy się, aby ta tradycja nie zanikła. W naszym regionie spotkać można wyplatane z wikliny elementy dekorujące dom i ogród, wszelkiego rodzaju naczynia, a nawet stodoły, szopy oraz płoty. Śpiew w życiu kulturalnym regionu odgrywał od zawsze ważną rolę.
W latach 50. XX wieku we wsi Nieledew powstał amatorski zespół pieśni i tańca. Dziś tradycję tę podtrzymuje powstały przy kole gospodyń wiejskich zespół śpiewaczy Stokrotki. Ziemia Chrubieszowska, jak cała Lubelszczyzna, jest terenem głównie rolniczym. Naturalne, nieskażone przemysłem środowisko zapewnia rozwój produkcji żywności ekologicznej. Regionalna kuchnia opiera się więc głównie na produktach uprawianych i hodowanych lokalnie. Jedną z lokalnych potraw jest tarciuch teściowej. Przepis przekazywany jest ustnie z pokolenia na pokolenie. Tarciuch jest łatwy w przygotowaniu, wykonany z własnych produktów, które zawsze można znaleźć w gospodarstwie. Dlatego cieszy się dużą popularnością. Lubianą i często przygotowywaną potrawą jest również rolada z oczkiem. Jej atutem jest zmienność. Bazę stanowi mielone mięso wieprzowe, które wypełnia się szpinakiem, serem żółtym, makaronem i warzywami, ale przepis można modyfikować. Wprawna gospodyni może sama komponować składniki w poszukiwaniu nowych smaków. Keks z drobiu to potrawa zrodzona z potrzeby chwili. Jego bazę stanowi mielone mięso drobiowe. Połączone z gotowanym jajkiem, pieczarkami i warzywami, po upieczeniu przypomina keks, stąd jego nazwa. Serwowany jest dodatkowo w towarzystwie sałatki z gotowanych warzyw. Gałuszki są potrawą, którą współczesna gospodyni przejęła po babci lub mamie i zapewne przepis na nią przekaże swoim dzieciom. Tworzone z ekologicznych składników, które zawsze są pod ręką. Z pozoru zwykła i niewyszukana potrawa, przypominająca wyglądem pączki, potrafi zaskoczyć smakiem. Miękkie gałuszki, posypane żółtym serem i polane sosem czosnkowym, są ucztą dla podniebienia.